Hej, witam Was serdecznie w kolejnym filmie z Emper i zapraszam do oglądania. Moi drodzy, dzisiaj powiemy sobie o aktualizacji czerwcowej, która weszła do gry, no i o tym, co się zmieniło. Mamy tutaj jedną główną zmianę, która dotyczy Mistrza Kowala i kilka takich drobnych szczegółów, które też zostały zmienione, więc to wszystko sobie opowiemy i Wam wszystko powyjaśniam, bo jest tutaj wiele w sumie do powiedzenia. Powiemy sobie też w drugiej części tego filmu o planach, które zostały przedstawione na ostatniej tak zwanej mapie drogowej, z angielskiego roadmap, ponieważ tam CM Pluto, czyli przewodniczący community manager, nazwijmy go tak, mówił, co GGS ma w planach na nadchodzące aktualizacje, nie tą, tylko jakby kolejne aktualizacje. No i tam też było kilka ciekawych rzeczy, wspomniano o kilku interesujących naprawdę rzeczach, więc o tym też sobie powiemy. No na początek możemy tutaj przeczytać, co ciekawego mamy. Przede wszystkim Mistrz Kowalski jest już od 20 poziomu dostępny. Nie będzie tam wszystkiego, co jest na wyższych poziomach, no ale mamy sklep za sztuki złota, sztuki srebra, tymczasowe nakładki i różne inne rzeczy. Następnie mamy nakładki, które będzie można kupić, to pominę, bo zaraz Wam pokażę. Mamy nowe oferty z wojskiem takim stylizowanym na amerykańskie. To wojsko już kiedyś było w grze dawno temu. A teraz jakoś przywrócili to wojsko i nowe banery, 11% chwały. No i dodatkowo jeszcze dekorki w tym kowalu, ale to Wam pokażę. No i te dwie zmiany właśnie drobniejsze, czyli to, że narzędzia obronne można wstawić 999 w okienko. No więc będą się wolniej zużywać, nie będzie się dało tego tak szybko zbić. I druga ta mała zmiana to jest to, że można medale Hana teraz wydać w dużych ilościach naraz. Tak jak to niedawno zostało dodane do Nomada. Okej, jesteśmy już więc u Kowala i pierwsza rzecz, która mi się rzuca w oczy, to to, że nie ma tutaj nakładek, o których wspominali na tym wydarzeniu, na tym streamie, który prowadzili. Tutaj mają się jeszcze pojawić nakładki na miesiąc i takie bardzo mocne wyglądy falowe. Tam bodajże było plus 7 fal chyba i wygląd kasztela na 60 chyba jednostek na mur i 30 dziedzińca. Obydwa te były na 28 dni, z tego co pamiętam, za kilka tysięcy groszaków. Więc takie dosyć mocne i jeszcze dużo nakładek, które były w miesięcznych wcześniej do wygrania, też na 28 dni. Z tego się możemy spodziewać za groszaki, ale nie wiem, kiedy to wejdzie. Myślałem, że to wejdzie wszystko naraz, ale pozostałe sklepy zostały już zaktualizowane. Przede wszystkim zmiany cen budynków, tych, które tutaj mamy na początku, starożytny magazyn, no to akurat, no powiem tak, szału nie robi ten magazyn, to nie jest jakoś super przydatne. Starożytna piekarnia, no to warto mieć tak naprawdę na zamkach. Czy to wojsko samurajskie, czy wilki, żeby trzymać, przynajmniej mieć takie 1-2 zamki. Spoko, obce. No, dostajemy pierwszy level, nie? I tego raczej nie planują zmieniać, więc tutaj dostajemy pierwszy level i to trzeba jeszcze ulepszyć za żetony. Ale przydaje się jedną czy dwie przynajmniej mieć, choć wiem, że większość z Was ma to wszędzie po prostu wtedy, kiedy jeszcze wojsko żarciowe było istotne w związku z tym. No i dzielnice mamy dwa razy tańsze. Były za 150, z tego pamiętam, mamy wszystkie trzy dostępne za 75 tysięcy na pierwszym poziomie. Losy dostatku bez zmian. I tu dochodzimy do bardzo ciekawej zmiany, czyli wyglądy falowe. Jak dla mnie super zmiana, dla graczy free to play zwłaszcza, albo takich malutko wydających, no bo wiadomo, że fale głównie mamy z koła dostatku, tak? Tam dostajemy masę falówek plus 3, plus 5, a teraz możemy sobie kupić fale plus 3 fale i 30 skrzydeł frontu. Wiadomo, to się przydaje głównie na obcego, nie? Na nomadzie nam się to nie przyda. Więc możemy sobie kupić, powiedzmy, dwa razy takie fale plus 3 fale i 30 skrzydła front na 2 dni. Za 12 tysięcy sztuki złota. No i to nam na obcego starczy, w 2 dni akurat na spokojnie się wyrobimy z wszystkimi atakami. Ta daje 5% więcej skrzydła i frontu, więc tutaj raczej bym tego nie brał. A to daje 4 fale i 40-40. I to jest akurat dosyć mocny wygląd, więc jak już to albo ten, albo jak tak mega mocno ciśniecie, to ten. Tylko że pamiętacie, że w cenie... No dobra, tutaj tak da się tylko jeden kupić, to szkoda w sumie. Myślałem, że jest większy limit, więc można kupić jedno. No jak już to jest fajna opcja i to jest fajna opcja, nie? Tak cenowo to średnio wychodzi, no ale jak się da kupić tylko jeden, a chce się na przykład trzy wyglądy kupić, no to zapłacimy ile za to? 54 tysiące sztuk złota za wszystkie trzy wyglądy. Trochę to jest, ale i tak jest dużo lepsza cena niż kiedyś, bo kiedyś te wyglądy były bodajże na 12 godzin, za 20 parę tysięcy to było kompletnie bez sensu, a teraz jest naprawdę nieźle. Okej, dochodzimy do dekoracji. To są dekoracje z wydarzeń miesięcznych, właśnie mówili, że będziemy mieli dodane te dekorki. No i owszem, te dekorki mamy. One mają 3,5 tysiąca za 15 tysięcy złota, więc to też ponownie szału nie robią. Ja bym raczej na to złota nie wydawał tej dekorki równie dobrze. Tej samej mocy 3500 można kupić od Nomada za medale Hana. Myślę, że tamta oferta jest dużo tańsza, opłacalniejsza. Tu złoto można wydać rzeczywiście teraz na lepsze rzeczy, aniżeli dekoracje.
No chyba, że komuś zależy na stricte walorach estetycznych, bo są całkiem ładne, trzeba przyznać tutaj z tych wydarzeń miesięcznych przeszłych. Teraz docieramy do nakładek i tutaj jest jedna z tych ważnych rzeczy, o których chciałem wspomnieć. Tak sobie patrzę, mamy 30 do produkcji żarcia, więc to jest naprawdę nieźle, choć no teraz wiadomo są w kole 39 czy tam 40, więc dużo wyższy, ale dla graczy free to play ponownie cena jest, no nie jest mała, ale nie jest też wygórowana, nie? Można kupić wiele naraz, to spoko, więc możecie sobie dokupić. Mamy magazyn żywności, jest to też przydatne, znaczy drogie dosyć, ale to jest przydatne. I mamy, co najważniejszy element, na miejsce na murach 30 poziomu, to też teraz w kole jest, nie wiem, 31, może no, taki nieduży poziom, bo 30 parę, nie? Więc nieduża różnica tak naprawdę. No więc to też mamy dostępne. I niżej zjeżdżamy, tutaj zaraz będzie najważniejsze, co chciałem pokazać, bo tak, mamy teraz elementy też okrągłe na magazyn żarcia. To daje 55 tysięcy, to daje 67,5. Więc spoko, to możecie sobie ułożyć, ale mamy produkcję żywności sprzed wieków premium i tutaj mamy plus 3000, a pamiętajcie, że ta nakładka, która teraz jest, daje 2200, co nie? Więc mamy 3000, to mamy 3500, a tutaj mamy aż 4000. Tego sobie można kupić wiele na raz i powiem wam, że to jest właśnie taki, no, mega istotny element, który został tutaj zmieniony. Ja bym na to zwrócił uwagę i jeżeli macie spory zapas złota, to jest dobra rzecz, na co można wydać. Jeżeli jeszcze nie macie tej nakładki, zakładam, że raczej większość z was jeszcze nie ma. Następna zmiana w sklepie ze złotem to jest to, że wyposażenie starej daty zostało wzmocnione, co jak widzicie wszystko jest albo full srebrne, albo złote. Więc tutaj mamy tak jak wcześniej, to są trzy bonusowe, nie? Czyli to jest wszystko stare wyposażenie, nowych ubranek jeszcze w ogóle nie ma u kowala. Szkoda, myślałem, że dodadzą trochę nowych. Na tej zasadzie, co te stare były już słaba jakość, ale losowe. Więc może nam wylosować coś fajnego. No ale tutaj niestety nie zostało to w ten sposób zrobione. Po prostu wszystko mamy mocniejsze, więc stare ubranka. Tutaj można sobie to wszystko z nieokreślone chyba. Wydaje mi się, że niektóre mają tak predefiniowane. Dobra, to jest losowe. Ale no niektóre mają tak predefiniowane, że wszystko mają ustalone. Więc możecie sobie kupić taki zestawik. Wtedy tutaj macie... Na artefakcie macie wręcz dystans, na sprojce macie zasoby utracone i to wtedy się dosyć ładnie łączy, jak 4 takie kupicie, nie? No i klejnoty, klejnoty też mają predefiniowane, czyli jeżeli ktoś chce sobie stary zestaw złożyć, to zobaczcie, że teraz ten rozstrzał parametrów jest dosyć nieduży, bo albo 3 srebrne dostaniecie, albo 3 złote, więc coś pomiędzy bardzo dobrym a najlepszym. No i widzicie, że te parametry... No, więc jak sobie kupicie taki zestawik, to będziecie mieli spoko kasztelana i dowódca chyba też w ten sam sposób może być kupiony. No tutaj główka ma i główne i posty, więc taka trochę mogłoby tam być na przykład coś innego typu fosa. Ale generalnie zestawy spoko. Więc dla nowszych, młodszych chciałem powiedzieć, dla graczy, którzy jeszcze nie są tak zaawansowani, nie mają tego nowego wyposażenia albo w ogóle kasy nie inwestują, no to dla takich graczy średnio zaawansowanych myślę, że spoko opcja, żeby wzmocnić swoje wyposażenie, jeżeli jeszcze nie macie takowego. No i też to się łatwo składa, nie? Bo od razu macie cztery itemki takie, które do siebie pasują. No i teraz przechodzimy do dania głównego, nazwijmy to, czyli zmiany za sztuki srebra. I tutaj trochę zmian jest. Mamy większą dostępność pakietu z czasem VIP, 15 dni aż można kupić. Następnie trochę została też przemieniona kolejność i trochę odśmiecili te sklepy, co też jest plusem. Mamy pominięcia czasu oczywiście i mamy wojsko miodowe. I tutaj wojska miodowego już kupiłem na próbę. A możemy sobie kupić wojsko miodowe. Tak jak widzicie, można go kupić 1000 każdego rodzaju raz na tydzień, co każdy reset kowala. Więc nie jest to mega dużo, no i też to trochę kosztuje, 4000 coś tam, no 4000 do 5000, nie? Więc trochę to kosztuje, no 1000 wojska, powiem wam tak, jak zaatakujecie obcego, to normalnie stracicie jakieś 3000 miodu, nie? Więc 3000 miodu w przypadku tego sklepu to jest jakieś 15000 srebra, więc jakby sobie tak to przeliczyć na dobrą sprawę, to no już bardziej się opłaca werbować, niż to kupować, nie? Ale jeżeli ktoś ma dużo i mu nie szkoda, to okej, to można kupić. No i zwiększyli limit kupowania tego starego wojska, jak to CM Pluto powiedział. Słabe jednostki, ale nadal są to jednostki, więc dali tutaj większą pojemność po prostu do kupowania sobie tego. Nie wiem, czy bez zmian te demony chyba troszeczkę też więcej. Defa tyle co wcześniej. No maszynki tutaj do ataku, do obrony bez zmian, z tego co mi się wydaje. A pamiętam, że wspomnieli, że teraz w E4K, czyli w wersji mobilnej, możemy kupić narzędzia na samurajów, a nie tylko skrzynie. Więc to jest zmiana. No i docieramy do istotnej zmiany, czyli wzmocnienia budynków.
Wcześniej było tak, że trzeba było najpierw kupić nakładkę za złoto i tych nakładek już tu w sumie nie ma. Skasowali, tak jak mówiłem, odśmiecili ten sklepik tutaj za złoto i tak samo za srebro. Trzeba było kupić zieloną nakładkę, a potem ją rozłożyć, żeby dostać ulepszacz. No a teraz to po prostu możemy kupić. Pamiętam, że to kosztowało chyba 2750 zł, czyli za to byśmy dostali 5000 coś srebra i była szansa 75%, że dostaniemy epicki, a 25%, że zielony. Więc tak na dobrą sprawę to teraz mamy to trochę taniej niż to było w przypadku kupowania i rozkładania tamtych elementów. Więc mamy tutaj wzmocnienia, możemy kupić 30 zielonych za 2500 sztuka, 15 fioletowych i 10 legendarnych, nie, 5 tylko legendarnych, okej, okay. No ale legendarny tych drogie. Powiem wam tak, no ale się przydaje, bo w końcu nie będzie trzeba też więksi gracze, nie będą musieli rozkładać przedmiotów z koła, choć no to i tak często się przelewa, nie? Ale generalnie tak to wyglądają zmiany. No i mamy kilka nowych elementów, tych szarych, które myślę, że większość z was raczej omijała, bo mamy te, które się kupowało normalnie, żeby wzmocnić siłę bojową, tak, warownia, szpital, koszary, piekarnia, to wszystko. No ale te zimowe pierdoły, to nikt na to nie patrzył. Okej, okay. Tu został jakiś śmietek, to niewiele daje. Zimowy magazyn, plus 15 tysięcy miodu pitnego na godzinę, na jeden dzień. Teraz pytanie, ile to daje ulepszone, możliwe, że 30, 45 tysięcy i tak dalej. Na jeden dzień, no jak to ulepszymy, to będzie na dwa dni, nie? Więc okej, okay. Coś jest już takiego wartego uwagi, jeżeli ktoś sobie chce mega wzmocnić. Pojemność magazynu żywności, nic takiego w sumie. Miodu, no dobra, trochę tych zimowych śmietków zostało. 12500 miodu pitnego na godzinę. No, też spoko. 2500 żarcia, no dobra, to też szału nie robi. Zimowe koszary, 10 tysięcy, aha, dobra, czyli możemy po prostu kupić 3 elementy do produkcji miodu, 15, 12,5, 10, czyli tutaj mamy 37,5 tysiąca na godzinę łącznie więcej, czyli jakieś 30 kafli wojska więcej na każdy zamek, na szarych, nie? A na zielonych to może być więcej. Więc myślę, że jak na każdym zamku sobie to włożycie, to możecie na każdym zamku tak mniej więcej 100 tysięcy wojska miodowego więcej sobie wcisnąć. No a w skali 7 zamków to już jest całkiem sporo. Następnie mamy te przedmioty, wyższe poziomy katalizatorów, więc to akurat nie jest jakieś mega istotne. No i te wory z surowcami, te starsze rzeczy, to zostało bez zmian, już po prostu trochę odśmiecony sklep. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o sklep Kowala, a teraz przeniesiemy się do zmian, które są zapowiadane na nadchodzące miesiące. No i tak jak widzicie, tutaj pierwsza rzecz to ten sklep z groszakami właśnie. Widzimy tutaj te falowce, exp do generała, oferty, można kupić 10 do Ludwika za 600 groszaków, 6 do Ulryka za 700 albo 2 do Beatrice za 800, więc no, lepsza cena, żetony też są. Tak jak mówiłem, fale, wygląd kasztelana i teraz zobaczymy zaraz nakładki. Tak więc tak to się prezentuje. Teraz przejdźmy do kolejnej rzeczy, która jest istotna dosyć, myślę. To jest automatyczne pomijanie obozu. I to, co oni powiedzieli na końcu, ja powiem na początku. To będzie funkcja dostępna tylko i wyłącznie dla graczy z subskrypcją drugą za 75 zł miesięcznie. Pamiętajcie. Tak więc, jak działa ta funkcja? Aktualnie będzie ona działać tylko na obozie Nomada i Samuraja. Nie będzie działać na Hana, nie będzie działać na wieże, nie będzie działać na inne takie obiekty. I będzie to automatyczne gaszenie obozu. Wybieramy tą opcję podczas wysyłania ataku. Pod wyborem konia będziemy mieli taki znaczek, który możemy zaznaczyć. I on będzie wiedział wtedy, że jak atak wejdzie, to od razu po wejściu ataku obóz ma zostać ugaszony. Więc taka będzie to funkcja dla subskrybentów tej właśnie subskrypcji gracza numer 2. I jeszcze jedna zmiana, która będzie akurat dla wszystkich, to, że pojemność na pominięcia czasowe zostanie zwiększona do 999. A jeszcze jedną rzecz mogę powiedzieć, że ta automatyczne pomijanie będzie działało na takiej zasadzie, że zacznie używać najmniejszych. Więc na początku będzie wam na przykład schodziło, jak macie 1,5 godziny gaszenia, no to 90 razy pominięcie jednominutowe, tak, żeby na początku zużyć te mniejsze i potem będzie coraz większe wykorzystywać, gdy będzie brakowało tych mniejszych. I tutaj od razu mogę dopowiedzieć, że w planach też jest dodanie wymiany pominięć czasowych, jak to określili, z minimalnym podatkiem, taką prowizją za tą wymianę, więc będziemy mogli sobie zamieniać pominięcia, których nie potrzebujemy, mniejsze na większe, albo większe na mniejsze,
w zależności od potrzeb. Okej, druga zmiana, która nadchodzi w jednej z najbliższych aktualizacji, to otwieranie wielu ofert naraz u generałów. Będziemy mogli sobie wpisać liczbę, ile chcemy otworzyć, albo będziemy mogli wybrać wszystkie naraz, no i one nam się automatycznie otworzą w dużej ilości, więc nie będzie trzeba klikać jeden po drugim. No i ostatnia ze zmian, które zostały zaprezentowane, to dwa wyglądy, które będzie można wygrać na horyzoncie. Generalnie zmiany horyzontów, zmiany nagród w horyzoncie. Tak więc, będziemy mieli wyglądy, które znacząco wpłyną na produkcję miodu i miodu pitnego i to będą nakładki wyglądowe, będą dostępne w nagrodach sojuszowych na horyzontach. Ale zostanie również zwiększona ilość zdobywanych materiałów, tych jak tkaniny i ta reszta materiałów, które jest z horyzontu, zarówno dla nagród indywidualnych, jak i sojuszniczych. Tak więc takie zmiany czekają nas na horyzoncie. I tak jak tutaj powiedzieli, te zmiany to jest kwestia kilku tygodni, ale bardziej nie dwóch, a takich czterech, sześciu, może ośmiu. Więc żebyście mieli mniej więcej pogląd czasowy, no, za ile można oczekiwać tych zmian. Oczywiście standardowo na koniec tej prezentacji Good Game Studios była sekcja pytań i odpowiedzi, ale no z tej sekcji tak naprawdę za wiele się nie dowiedzieliśmy. Jeszcze wspomnę, że ogólnie na całej prezentacji wspomniano o nowym generale, który będzie się nazywać Cici, nie wiem, ciężko mi się to polsko wymawia, więc pokażę go wam teraz na ekranie, jak to wygląda. No i słuchajcie, tak naprawdę to by było na tyle, jeżeli chodzi o zmiany. No to takie szybkie info, w międzyczasie jak ja się z wami będę żegnać, to możecie sobie tutaj pooglądać nadchodzące rzeczy, których jeszcze nie ma w grze, ale niedługo się pojawią. Napiszcie, co uważacie, jeżeli macie jakieś pytania, to walcie śmiało w komentarzach. No i co, widzimy się w kolejnym filmie, wracam po przerwie, tak już schodząc na generalne tematy. Za Empire wracam po przerwie po kilku miesiącach. Sytuacja jest jaka jest, póki co nie będę tego komentować, bo wiem, że wiele osób pytało, ale no tak jak mówię, nie będę na razie tego komentować. Zobaczymy, co czas przyniesie. Moi drodzy, tak więc ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Ja wracam do regularnego nagrywania filmów z Empire i mam nadzieję, że będziecie dalej ze mną. Zachęcam do subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę i pisania komentarza i wbijania na Discorda. Jak coś, to ja tam jestem i można ze mną pogadać. Więc do kolejnego. Na razie, pa pa.